Wiedzieliśmy, że przyjeżdżając tutaj będzie bardzo ciężko, ponieważ zespół toruński jest u siebie bardzo, bardzo mocny, co pokazał już nie raz, niejednokrotnie na wyjeździe. Chłopaki sobie też radzą bardzo dobrze, także wiedzieliśmy, że będzie ciężko, ale chcieliśmy stawiać opór. Niestety nie udało się. Gospodarze byli w tym dzisiejszym dniu o wiele bardziej lepiej przygotowani czy dopasowani do tego toru. No trudno, my praktycznie jesteśmy poza czwórką i trzeba się pogodzić. No, najkrócej rzeczy mówiąc, zabrakło punktów, no bo tylko zabierając punkty można wygrać spotkanie. Natomiast dzisiaj jakoś nam się to nie układało, ale jeszcze w następnie trzeba podziękować gospodarzom, bo przygotowali się znakomicie do tego spotkania. Zdecydowanie wygrali i już my musimy się, nie udało nam się ani Bydgoszczy, ani tutaj, ale z kolei jakimi bylibyśmy sportowcami, gdybyśmy nie jechali wygrać spotkania. Musimy jechać z chęcią zwycięstwa i raz się udaje, raz nie, ale taki jest sport. Teraz musimy się przygotować do spotkania, które czeka nas na naszym torze i wygrać. Ale nasi zawodnicy stanęli na wysokości zadania, tak jak przeciwnicy pozwolili, tak żeśmy my korzystali z tego i wygrywali biegi. No na pewno była walka od startu do mety, bo to było widać, że trzeba było też przy przegranych startach po trasie pomijać zawodników z Rzeszowa. I to się udawało naszym chłopakom, a dużo było remisów, no bo szczerze mówiąc Rzeszowianie przyjechali ścigać się też z nami i chwała im za to, że zrobiliśmy dobre widowisko dla kibiców i no wychodzili na pewno zadowoleni.